Polskie Radio Orzysz. Witam serdecznie zgromadzonych gości w Polskim Radiu Orzysz. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o nowym, bardzo fajnym punkcie na mapie naszego miasteczka punkcie związanym z ekologią, z życiem, z przyrodą, z pszczołami, zapylaczami, bo jest to bardzo, bardzo fajny, ciekawy, ciekawy projekt. Rozumiem, że uczestniczycie w tym aktywnie, w tym projekcie. Ja od siebie mogę powiedzieć, że choć w tym... Jakby bezpośrednio nie brałem udziału, mnie jako permakulturowca, który robił sobie czasami dość podobne rzeczy, bardzo, bardzo ta sprawa naprawdę cieszy, tak? bo, bo widzę możliwość przekazywania pewnej nam fundamentalnej wiedzy, która jest dzisiaj niestety, zwłaszcza wśród dzieci, wśród młodzieży zapominana, tak? Skąd, skąd pewne rzeczy się biorą, jak świat, jak przyroda funkcjonuje, tak? No to może ja zacznę uh -huh. pomysł w ogóle y, całego tego projektu to jest pomysł Kasi Kisling, założycielki uh -huh. naszej takiej nieformalnej grupy. Uh -huh. I jeszcze jest Ada Piekarska uh -huh. pedagog zespołu szkolno-przedszkolnego orzyszu i ja, Sylwia Wrzosek, nauczycielka uh -huh. polskiego. Y, I Kasia wymyśliła, zamarzył jej się taki właśnie ogród sensoryczny, zamarzyło jej się, żeby posadzić taką przestrzeń, którą właśnie jest na terenie LGD Mazurskie morze. Y możliwości, tak, dobrze, mm -hmm. dobrze. Mazurski, ma możliwości, tak. tak. Na tym terenie powstał właśnie taki ogród sensoryczny i ja ze swoją klasą byłam posadzić na tym terenie różne roślinki miododajne i dodatkowo jeszcze w skrzyniach dzieciaki posadziły różne taki zielnik powstał. Mm -hmm, mm -hmm. Bazylia, tymianek, więc z tego można też później korzystać. Wiadomo, mhm. bo jak są jakieś warsztaty prowadzone, to wtedy można. czy Kasia wiem, że pizzę mhm. robi, więc można, mhm. można wtedy świeże, mhm. świeże mhm. zioła y użyć, tak? Do, mhm. do, do, do tej pizzy. No i taki pomysł, taki pomysł myślę, że się sprawdził, mhm. bo można właśnie do przyjść. Y Skorzystać y, dzieci, grupy przedszkolne, szkolne spoza y, miasta, też Orzysza. Wiem, że przyjeżdżają i korzystają y, i mogą no, na, na żywo, że tak powiem, przejść się tą ścieżką sensoryczną, zdjąć buty, poczuć, dotknąć, mhm. być w tym, a przy okazji jeszcze zwiększają swoją wiedzę dotyczącą. Y, właśnie tych roślin miododajnych pszczół, o które powinniśmy zadbać, bo wiemy, że, że, że jest coraz mniej, tak? Jest problem, co chwilę się słyszy, że pszczoły znikają, tak? Mhm. Ale to już może więcej kolega Radek powie o pszczołach i, i o tym, jak ważne jest, żeby, żeby tych roślin miododajnych jak najwięcej w naszej okolicy się pojawiało. Tak, ja również uczestniczę w tym projekcie i bardzo mnie cieszy, że już od tak młodych lat dzieci uczestniczą w czymś takim. Mm -hmm. Są mm -hmm. bardziej świadome tego, po prostu co grozi pszczołom i jak mm -hmm. należy im pomagać, sadząc na przykład rośliny miododajne. Właśnie, bo to jest bardzo, bardzo ważny temat, a ludzie niestety, zwłaszcza młodsze pokolenie, nie do końca czasami już teraz wie, na przykład skąd jest żywność, tak? jak działa natura. Wiem, że są mylone czasami i zwierzęta, no bo niestety no, o naszej florze i faunie czasami się mniej człowiek uczy w szkole niż, niż o florze i faunie odległych krain. Tak? No i tu rozumiem ten, ten, ten punkt, ten lokalna grupa działania tutaj Tworząc e, tak, takie miejsce, e, no, bardzo potężnie uzupeł, uzu, uzupełnia. E... Uzupełnia to, no, trzeba wprost powiedzieć, no te poniekąd braki, tak, w edukacji takiej systemowej, ogólnej. Tak, ogóln no i dodatkowo tu wspomnę, że takiego miejsca tutaj nie było w naszym mm -hmm. mieście i, i w okolicy, więc y, myślę, że pomysł się sprawdzi i coraz więcej dzieci, młodzieży będzie tutaj edukowana i to tylko z pożytkiem dla, naszej, dla naszego miasteczka, dla przyrody, dla pszczół. Mhm. Bo też widzę, bo nie ukrywam, no, śledzę stronę internetową lokalnej grupy działania i widzę często no, właśnie zdjęcia całych wycieczek szkolnych dzieciaków, tak. bardzo różnym wieku, od czasami młodzieży do, do naprawdę maluszków. Tak? Do, o ile mnie oko nie myli, to są chyba nawet dzieci z jakichś starszych grupy przedszkolnych. Tak, dob dobrze myślę. tak, tak, tak I tak, widzę, tak. widzę ten uśmiech na twarzy tych, tych dzieci, te, te rę ręce czasami tak? w materii, tak? bo tak. Jest, jest to nauka przez doświadczenie. Ta, dokładnie, rozumiem, dokładnie, tak? dokładnie. Bo to nie to samo, co wiadomo, tak w książce mhm. zobaczy, przeczyta, ale dziecko przyjdzie do tej zagrody mhm. mazurskiej, dotknie. Uh -huh. y czy posadzi roślinkę też, uh -huh. czy przyniesie, tak, poidełko przynosiły tak, dzieciaki uh -huh, już na uh -huh, spotkanie jakieś z tobą. Tak, rośliny. Tak, które uh -huh. same Więc w górę, rajmy... że zainteresują się tym, tak, że ta pszczoła potrzebuje, nie wiem, chociażby te poidełko u siebie na parapecie postawi tak? Uh -huh. dla tej pszczółki i, y i pomoże, że jakaś tam uh -huh. zakiłkuje jakaś myśl, że ja mogę pomóc, tak. Tak, tak I... no bo nawet teraz przecież mamy, yy, tak jak południe Polski zostało totalnie zdewastowane mhm. przez nadmiar wody, tak my cały czas cierpimy na susza. jakąś apokaliptyczną tak, suszę, no z, z tego tak jak ja sam uprawiam ziemię, więc wiem, mhm. że taki ostatni naprawdę duży deszcz mieliśmy w połowie lipca, tak, A, więc, więc to jest ba bardzo, bardzo, ważny, bardzo, bardzo ważny temat, skądinąd... Fajnie, fajnie, że coś takiego się dzieje. Ja, z wykształcenia, jestem psychologiem, więc też wiem, że to jest też inny, znacznie głębszy poziom wiedzy. Tak? Nawet były takie badania o tak zwanych poziomach, poziomach przetwarzania, i z tych badań no jasno wynika, tak, że jeśli się człowiek czegoś wyuczy na blachę, no to zapomina dość szybko. Tak? Jeśli musi to, co się wyuczył na blachę, opowiedzieć własnymi słowami, to pamięta już znacznie dłużej. Natomiast jeśli. Tą wiedzę nie tylko musiał powiedzieć własnymi słowami, ale on jeszcze musiał tej wiedzy jakby dotknąć i zupełnie już użyć, tak? A jeszcze to się działo w formie takiej pół zabawy, gdzie, mm -hmm. gdzie widać u tych dzieciaków, u tej młodzieży taką wielką radość, tak? Więc y, takie połączenie no powinno spowodować, że ta wiedza i wiedza i umiejętności do tego będą, będą dość trwałe. Czy to obserwujecie? Eee, na przykład, u dzieci. Które są z orzysza i które uczestniczyły w, taki, w takich zajęciach? Czy, czy to jest widać, ten, ten, o... ten siew tego, tego ziarna świadomości no, 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 nowej, tak? Byłem na mhm. warsztatach i prowadziłem mhm. je i widzę, zauważam, mhm. że te dzieci o, bardzo zainteresowane były, a zwłaszcza po zajęciach. Po zajęciach. Mhm. Czy... Myślę, że ta wiedza mhm. w nich zostanie. Posadzić iść. takie drzewko mm -hmm. na przykład i obserwować później, jak tak. rośnie jest. Wrócić na warsztaty jakieś kolejne. Tak. Mm -hmm. to jest bardzo... A też przy tej pracy pełna integracja, mm -hmm. podział obowiązków, mm -hmm. więc samo to, że samodzielnie to zrobiły, tak, posadziły, mm -hmm. podlewały później. Mm -hmm. Też moi chodzili szyszki zbierać, więc uh -huh, no, uh -huh. oczywiście trochę się trzeba było porzucać szyszeczkami, no też, ale świetna zabawa oczywiście. była. Także szyszki do ogrodu sensorycznego częściowo uh -huh. były zebrane. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Um, także myślę, że to właśnie, że one w tym brały udział. Nie, że przyszły, zobaczyły, o jest, tak, rośnie. Nie, uh -huh. to ja to zrobiłem, posadziłem i, i później inne dzieci przychodzą i też korzystają. Tak? A nie wiem, czy wiesz, że będziesz brał udział. W tym projekcie. To miło bo, mi, no jako. Bo, po... mhm. oprócz, oprócz tej ścieżki sensorycznej, mhm. oprócz zielników, tych drzewek mhm. roślinek miododajnych, to jest już zalążek grządki pod permakulturę. Więc na pewno Kasia zaprosi Ciebie do, do pomocy, do warsztatów, żeby pewnie z dziećmi, mhm. z jakąś grupą pokazać, jak to się tam. Jako odbywa. specjalista. Jako specjalista Gen generalnie rzecz biorąc bardzo, bardzo fajnie, ja u no. siebie sam obserwuję tak jak rozmawiałem z ludźmi z Wierzbin, no to na przykład wiem, że parę osób nie miało w tym roku w ogóle ogórków, bo nie, mhm. ale różnica między moją działką i ich była taka, że ja mam kwietniki tu szkoło powierzchni uprawnych i tam bzyczy, furkocze, mhm. tak, Eee, tam wszystkiego życia pszczół, trzmieli, jakichś dzikich pszczół jest, jest cała masa, więc. więc zapylaczy, więc tak. Właśnie, bo tu, to ja się wymądrzam, a tutaj mamy przecież człowieka, który eee, no. jest pszczelarzem. Więc... Bo pszczoły mhm. to nie tylko pszczoła miodna. jest mhm. ich ponad e, parę tysięcy gatunków. Mhm. Do zapylaczy również należą trzmiele, mhm. nawet e, motyle mhm. też są zapylaczami. Mm -hmm. I należy dbać też o nie. Mm -hmm. Dzieci mm -hmm. powinny się tego uczyć od małego, bo później mm -hmm. no, ta wiedza w nich, jak wspomniałeś, zostaje. A brak takiej wiedzy u dzieci mm -hmm. no, kończy się. <laughs> Wiemy jak, że po prostu te zapylacze nawet i są niszczone przez mm -hmm. takie dzieci. Mhm. Rozumiem też, że jest szansa po takich zajęciach, że jeśli kiedyś taki młody człowiek założy swoją, jakby swoje gospodarstwo domowe, to jego obejście nie będzie się składało tylko z bardzo równo nisko trawnika i rzędu tu, tylko będą tam różne ciekawsze też rośliny, na, bo, bo, bo przecież. Bo to jest też kolejny wniosek z tej ścieżki sensorycznej, mhm. tak? Że różnorodność. że różnorodność to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że różnorodność potrafi być bardzo ładna, tak? tak? tak. Potrafi Szczególnie być jak bardzo zaczyna ładna. kwitnąć później ten mhm. ogród, tak? I roślinki się. Rozrastają to mm -hmm, na pewno. Mm -hmm. No to jest teraz właśnie moda na tak zwane tak, kwietne łąki. Kwietne łąki, kwietne łąki taką tak. Bio różno, ogród bioróżnorodności, mm -hmm. który my też u nas w zespole szkolno-przedszkolnym, właśnie z myślą o y, pszczołach, też posadziliśmy. Mm -hmm, przez, mm -hmm, I jest mm -hmm. przez ostatnie lata, kolejne roślinki są tam dosadzane. A tutaj do zagrody mazurskiej, mm -hmm. Kasi, też jak dzieci przychodzą na warsztaty, czy nawet mm -hmm. tak, nie wiem, ktoś mógłby, że tak powiem, kolokwialnie z ulicy przyjść, mm -hmm. też może ze swoją sadzonką przyjść i gdzieś tam się znajdzie miejsce, żeby ten ogród wzbogacić. Także mm -hmm. to taka jest propozycja właśnie. Czyli to też jest, też jest bardzo fajny taki pomysł ze względu na to, że w takim momencie to miejsce staje się. W pewnym oczywiście sensie taką, takim dziełem bardzo wspólnym, tak. dziełem społecznym. Tak, tak, dokładnie, tak jak mówisz, uh -huh, że uh -huh. to jest, nie my tu zrobiliśmy koniec, kropka, tylko uh -huh. e, dzieciaczek po warsztatach tak? należy się uh -huh. rozwijać, należy się dokładnie. Rozwijać. To jest nasze miejsce. I w tym momencie im więcej tym, tych roślin, no to tym lepiej dla pszczół. Uh -huh. tak? Dla... Jest ta, tak zwana tak. większa różnorodność. Większa, uh -huh. tak, tak. To można też e, odnieść na przykład do tej powodzi. Taka mm -hmm. łąka kwietna przyjmuje i zatrzymuje więcej wody mm -hmm. niż, uh -huh. niż trawnik, tak zwany sam Sama mm -hmm. trawa. Sama trawa. Mm -hmm. Mm -hmm. Podejrzewam, ze na też systemy korzeniowe bardziej rozbudowane, tak? Tego, tak. Tego, typu, tego typu zagadnienia. No, generalnie rzecz biorąc, taka woda, no nawet woda rzędu 20-30 cm dla terenu, który jest bardzo urozmaicony i jest y, dużo próchnicy w nim, jest drzew, nie drzew, no to taki teren to ma szansę przyjąć taką wodę. No bo to trawnik, coś, czy, no. Czy, czy tym bardziej beton, czy, czy kostka, tak? No bo to teraz wiem, że tak, tak ludzie lubią często, tak? No to no to, to nie przyjmuje, to, to gwarantuje podtopienia, tak? To po prostu woda spływa. Mhm, mhm. Nie jest zdolna wchłonąć tyle wilgoci. Mhm, Czyli tutaj mamy od razu tak naprawdę siłą rzeczy ten temat bardzo aktualny, czyli retencji. Mimo, że no, nie było to pierwotnym zamierzeniem naszej dyskusji, tak? ale, ale, ale ten tenże ogród sensoryczny jest adekwatny do tych, do, do tych wyzwań, bo nawet czytałam niedawno, tak? że w Chinach gdzieś to strasznie zalało i oni mają taką już teraz koncepcję miastek-gąbek, tak? że mhm. tam ruszyli ludzie z kilofami. I, i nie ma, że już na przykład jest projekt jakiejś podwórka, to nie to, że tam kostka, tylko to są ogrody deszczowe. E, właśnie kwiaty, e, przyroda, tak, drzewa, tego, 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 tego typu rzeczy. Czyli tutaj to, ta ścieżka jest e, właściwa, wielofu-, wielofunkcyjna. Tak, jest. Tak. jest. Z korzyścią i dla ludzi, i dla zwierząt. Stanowi odpowiedź na wiele, wiele rozmaitych pytań, wiele, wiele rozmaitych problemów. To bardzo, bardzo ciekawe. No to jest fajne, fajne myślenie, tak, żeby za jed jakby jedną inwestycją załatwiać ileś tam spraw mm -hmm. naraz, tak? No bo to, to jest pi oszczędność też pieniędzy. A inwestycja i sobót, rozwojowa, tak? tak inwestycja można roz... Tak rozwojowa można powiedzieć, że wracamy do, mm -hmm. do naszych korzeni, gdzie mm -hmm. wszystko rosło. Tak, tak. Mm -hmm. y Naturalnie i samo było regulowane przez przyrodę. Mm -hmm. Mm -hmm. No czasami trzeba. Najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, jest czasami odpuścić działanie. Jednym, jednym słowem, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Napra no, naprawdę. Dziękujemy. <laughs> Dziękuję również za bardzo miłą rozmowę. <laughs> Mam nadzieję, do zobaczenia po prostu na miejscu. No właśnie. Będziemy dzieci uczyć. Będziemy tak. dzieci uczyć, tak. I sami będziemy I sami też się też. uczyć, bo przecież tak. być może ktoś przyniesie, bo to też jest okazja do wspólnej nauki. Może jakieś, no, może nawet jakieś dziecko już się interesuje na przykład kwiatami. Mhm. I coś nam też ciekawego pokaże. tak? Albo tak. Dziękujemy w pani Kasi za, za bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Tak, tak. tak. Zdecydowanie dziękujemy. Oby takich pomysłów w naszym miejscu, nie tylko w naszym po prostu. Po było więcej. Tak. Dokładnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Polskie Radio Orzeż.